Karta Mieszkańca ma na celu zainteresowanie jak największej rzeszy osób miastem, ofertą instytucji miejskich. Posiadacze karty będą mieli preferencje w cenach biletów na przejazdy komunikacją miejską czy wejściówek na płatne wydarzenia. Jej użytkownicy będą mieli też rabaty na bilety wstępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych. Skierowana jest do rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnością, seniorów i do tych, którzy rozliczają swoje podatki w Suwałkach i tutaj mieszkają, o czym mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Suwałk. Z tytułu tego, że mieszkamy tutaj na terenie miasta, płacimy swoje podatki, nam się po prostu coś należy od tego miasta. I te coś to jest właśnie ten pakiet ulg, bonifikat i tych preferencji w dostępie do tak zwanych usług publicznych realizowanych przez miejskie jednostki, bądź też tych partnerów zewnętrznych, którzy zdecydują się na przystąpienie do tego programu. Wdrożenie karty wraz z zaproponowanym katalogiem usług będzie kosztowało około 1 000 000 zł. Samorząd poszukuje partnerów biznesowych, z którymi mógłby wspólnie poszerzać ofertę karty. Od teraz rozpoczynają się też konsultacje społeczne. Prezydent czeka na opinie i sugestie mieszkańców dotyczące wdrażanej karty. Sama karta będzie wydawana w kilku kolorach. Jako podstawowa karta zwykła, Suwalska Karta Mieszkańca, adresowana do takiego mieszkańca, który nie jest seniorem, nie jest osobą niepełnosprawną, nie należy do rodziny wielodzietnej. I takich chyba mieszkańców w Suwałkach mamy najwięcej. I będzie ona koloru białego. Zielona powędruje do rodzin wielodzietnych, niebieska do osób z niepełnosprawnością, a żółta do seniorów. Na jakie ulgi mogą liczyć poruszający się autobusami miejskimi użytkownicy SKM-ki? Będzie dotyczyła imiennych biletów okresowych, czyli nie jednorazowych, takich incydentalnych przejazdów, tylko biletów okresowych. I mamy tutaj, chcemy te ulgi podzielić, zaadresować dla dorosłych i dla dzieci oraz studentów. Ulga dla posiadacza białej karty będzie wynosiła 20%, dla rodziny wielodzietnej i osób z niepełnosprawnością oraz dla seniorów 50%. Większe zniżki, bo aż 70%, dotyczyć będą dzieci i studentów. Ale jeśli dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, pojedzie autobusem z aż 80% bonifikatą. Tak proponuje miasto. To jest kwestia do dyskusji. To jest kwestia do zastanowienia się. My mamy policzone skutki finansowe. No i oczywiście zobaczymy, co wyjdzie tutaj z konsultacji. Posiadacze karty mniej będą płacić za bilety wstępu do akwaparku, na ściankę wspinaczkową, do siłowni i pływalni przy ośrodku sportu i rekreacji. Bonifikata obejmie też wynajem sprzętu wodnego będącego w dyspozycji ośrodka żeglarskiego w Starym Folwarku i nad zalewem Arkadia. Na tym nie koniec. Korty tenisowe, też jest tutaj podział na dorosłych i dzieci, i młodzież, czyli studentów. Pozostałe zniżki, jak Państwo widzicie, tutaj kwestia chociażby w dostępie do imprez organizowanych przez Suwalski Ośrodek Kultury. Posiadacze karty będą mogli też taniej zwiedzać nasze muzea. Oferta miasta obejmuje przedszkola i żłobki. Mamy publiczne, te miejskie, bezpłatne, czy tutaj 100% jest bonifikaty tej ulgi, czy nie płacimy za pobyt dziecka w przedszkolu. Należy uregulować tylko należność za wyżywienie dziecka. Wprowadzamy również ulgi za pobyt dziecka w żłobku miejskim, czyli żłobku prowadzonym przez miasto Suwałki. Wnioski o wydanie suwalskiej karty mieszkańca będzie można składać w ratuszu do końca lipca. W życie wejdzie karta od 1 września. Zanim jednak do tego dojdzie, miasto zaprasza mieszkańców do wypowiedzenia się w jej sprawie w konsultacjach społecznych.